Burberry for Men to zapach, który zamówiłem, żeby zrecenzować, i zamówiłem go tylko dlatego, że twórcą zapachowym jest Michel Almiarak. To się albo tak czyta, albo inaczej. Zawsze mam problem z wymową tego twórcy, tego perfumiarza. Albo Michael Almiarak, albo Almarak, albo Michel Almarak. Jak wiecie, jak prawidłowo przeczytać, to możecie mi napisać. Dzięki Wam się nauczę wtedy. Tak czy siak, ten perfumiarz Michael, czy tam Michel, jest znany z zapachów Dior Fahrenheit, Job Homme, Zino Davidoff, Montblanc Star Walker oraz jeszcze innych zapachów, które część z Was być może nawet miała w swojej kolekcji, nie wiedząc, że on był twórcą zapachowym. Co w tym zapachu jest takiego, że się zastanowiłem, żeby go kupić? Jest to zapach, który ma akordy aromatyczne, drzewne, świeże korzenne, zielone, pudrowe, lawendowe, cytrusowe, ziołowe. Jest to zapach z 1995 roku. Mam nadzieję, że nie będzie czuć takim starszym panem. Mam nadzieję, że będzie w miarę łagodny. Nuty głowy to mięta, lawenda, bergamotka, tymianek. Nuty serca to cedr, drzewo sandałowe, geranium, jaśmin, mech dębowy. A nuty bazy to piżmo, wanilia i bursztyn. Recenzji jest, w sensie opisów ludzi, którzy go mieli, jest dość dużo. Nie tylko na polskiej fragrankice, ale też na angielskiej. Ktoś napisał, że spodziewał się czegoś słodszego, cieplejszego i przede wszystkim trwalszego. Cena znacznie zawyżona, 100 zł za 30 ml. Ja kupiłem 50 ml za 70 zł, więc całkiem spoko cena. Opinie są różne. Zależy od gustu. Jedni narzekają, drudzy mówią, że jest ok. Możecie sobie poczytać zresztą. Ja postaram się powiedzieć, co ja czuję w tym zapachu i czy on przypasuje mi. Burberry ma tą charakterystyczną kratę, którą widzicie tutaj. Tak wygląda buteleczka. Staram się tu uchwycić, bo ja złapałem ostro, żeby było lepsze. O, dobra, macie. Trochę źle te światło łapie. Tak czy siak. Widzicie, jest coś nie tak z oświetleniem dzisiaj. Dobra, psiknijmy nim, żeby zobaczyć, jak pachnie. Bardzo fajne. Zauważyłem, że podobają mi się buteleczki 50 ml i 30 ml, dlatego że mam małe dłonie. To jest 50 w moich dłoniach. Czasami tak setka wygląda w innych dłoniach, no ale dłoni nie wybierałem, więc takie dostałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie było zaciągnięcia charakterystycznego. Pierwsze, co mi się rzuciło w nos, to to, że już go gdzieś wiele razy czułem w tramwajach od osób starszych. Ale nie pachnie aż tak staro, jak się bałem, że będzie pachniał. Jest na początku intensywny, muszę poczekać. Ludzie mówią, że jest krótkotrwały. To nie wiem, zależy od pH skóry. Jak dla Was krótko pachnie, a Wam się podoba zapach, to psikajcie sobie na ciuchy, będzie dłużej z Wami. Czuć tymianek, lawendę. Trochę geranium. Geranium kojarzę z tego Sauvage'a. Jaśmin, wanilia. Generalnie odbiór nie jest zły. Nie jest to zapach narzucający się.
idzie w kierunku tych starszych osób, najlepiej po 40. Ale zapauzuję, żeby zobaczyć, jak się rozwinie jeszcze. Nawet teraz po 10 minutach ciężko mi powiedzieć, czy no czuć najbardziej tą lawendę, miętę, tymianek, trochę piżma i wanilii oraz trochę drzewa sandałowego i jaśminu. W ten sposób nie jest to zapach zły, jest okej. Na co dzień się nada, ale bardziej bym mówił to, że osobom po 40 bardziej, może nawet 50. Ktoś około 45 roku życia byłby zadowolony z tego zapachu. Cytrusy nie są tu za bardzo wyczuwalne, bo to jest zapach, który ma nawet akordy wymienione. Akord główny to jest aromatyczny, drzewny, świeży, korzenny, z dodatkiem pudru i lawendy i czegoś zielonego. Więc o ile nadaje się na co dzień, to ja bym go ustawił w ten sposób, że dla panów około 45 roku życia i idący w kierunku takim, że na przykład właśnie pracuje w biurze albo się zajmuje czymś poważniejszym, na wyjścia do sklepu to nie za bardzo pasuje. Oczywiście mógłby być to zapach tak zwany signature scent, czyli taki twój jedyny, ale to zależy od stylu, jaki musisz sam powąchać tak naprawdę. Nie jest zły ten zapach. Gdyby był zły, to nie byłby produkowany do dziś, skoro to jest lata 1995. Pewnie byłby wycofany, gdyby był słaby. Powiedziałbym, że to jest jeden z lepszych zapachów Burberry. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.